Hej, przychodzę do was powrotem moim na YouTubie. Postanowiłem, że zrobię sobie okres po prostu krótki, po prostu od nagrywania na YouTubie. I jak przeszedłem na YouTuba i w ogóle, po prostu chciałem wpłynąć, chciałem po prostu innym materiałem to. Miałem problem bardzo dużo z materiałem dodania filmu, więc postanowiłem, że to na holu zakupowałem, dogram po prostu tą część, bo miałem recenzję pewnej palety zrobić. Mówiłem wam, że to się pojawi na fejsie, postanowiłem, i mówiłem też na Instagram też mi pojawi, zapraszam was do obserwowania i zapraszam was do oglądania mojego haulu, tego, którego perełki, które uzbierałem w krótkim czasie. Kolejna rzecz to jest kurtka dosyć puchowa, ona też jest kilka M-ka, jakby ktoś chciał być zainteresowany. To jest kurtka, która nie wychodzi w sumie z mody. Z mody nigdy nie, może zaprezentuję się wam. Tak wygląda. Jest dosyć okej. Okay. Jest okej. Okay. To jest czarny. Widzę, że kolor trochę to dobrze pokazuje się to. I tak muszę wam nagrać przybitki tych rzeczy. Wszystko. Zacznę od następnej rzeczy. Jeszcze powtarzam z tymi przybitkami niestety. Znalazłem kiku taką. Poszłem w bezo. To jest zdecydowanie w bezo. To nie jest bezo. To jest dosyć sary kolor. Sary. Taka typowo kurka wiosenna. Taką, że możecie ją założyć. Założyć możecie ją po prostu. Pokój jest, polecam, fajna po prostu, taka po prostu, żeby coś zrobić. No, to jest następne, to jest blues, koszulka też jest beżowa, też w kanu. Ona kosztowała chyba około 20 zł, to się pamiętam. Tyle. Może zacznę w nowej rzeczy. Następna rzecz to są spodnie z durami czarne. Szukałem dosyć długo tych spodni. Znaczy nie długo, dosyć krótko. To są czarne. Mi się wydaje, że to są z wysokim stanie. To są męskie akurat. Żeby nie było, bo męskie też są z wysokim stanem. Dla mnie, moim zdaniem, one są gdzieś mi dotąd. Dotąd. I to jest po prostu. Okej, okay. To jest 30. Ponad 32. To jest HM. Postaram wam się podlinkować, a nie wiem, co te rzeczy zostały wyprzedane. Tutaj gdzieś wam się też pojawi przybitki, będę nagrywać jakieś przybitki. Następna rzecz to są spodnie z durami czarne. Szukałem dosyć długo tych spodni, znaczy nie długo, dosyć krótko. To są czarne. Mi się wydaje, że też są w wysokim stanie. To są męskie akurat. Żeby nie było, bo męskie też są z wysokim stanem. Dla mnie, moim zdaniem, one są gdzieś mi dotąd. I to jest po prostu. Okej, to jest 30. Ponad 32. To jest HM. Postaram wam się podlinkować, a nie wiem, co te rzeczy zostały wyprzedane. No, tutaj gdzieś wam się też pojawi przybitki, będę nagrywać jakieś przybitki. Następna rzecz to jest koszulka z HM-ów, paski. Poszłem w ogóle totalnie, poszłem w bezo. To jest koszulka w paski. Nie pamiętam, jak się ona nazywa.
A podlinkuję wam oczywiście. Jak wygląda, spoko jest. Myślę, że jest ok. Prezentuje się nieźle. Myślę, że jest na cenę chyba kosztowało 30 zł. Chyba 30, albo 30, albo 20 coś. Nie pamiętam. Postaram to w tym montażu to nadrobić, żebyście mieli dokładne ceny po opisie też. To tyle. Mam nadzieję, że wam filmik się podobał. Dziękuję za oglądanie. Zostawiacie łapę, suby i do następnego odcinka.